Witajcie kochani. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć kilka słów na temat jedzenia warzyw i owoców. A więc tutaj w Hiszpanii mamy bardzo dobry klimat, jest dużo słońca i jest bardzo dobrze uprawiać tutaj owoce, warzywa, czyli po prostu ogórki, pomidory. Jest tutaj tego naprawdę wbród, ponieważ klimat sprzyja, słońce nam sprzyja tutaj. Także mamy świeże owoce, świeżą sałatę, świeże warzywa. Ja chciałem Państwu nadmienić, że w krajach skandynawskich, też do nich się mniej więcej zalicza też Polska, jest trudno, żeby mieć po prostu te warzywa świeże, jeżeli jesteśmy w zimie, tam świeże owoce, czy bez chemii po prostu, o to chodzi, no nie? Jeżeli Państwo macie jakiś ogródek, macie jakiś teren, gdzie możecie uprawiać własne warzywa, własne owoce, jest to o wiele lepsze jak kupować w supermarkecie, ponieważ wczoraj doszedłem do wniosku, że wiele warzyw niestety jest manipulowane genetycznie, transgenicznie i chciałem Państwu też powiedzieć, że nie jest dobre spożywać warzywa i owoce, które są z puszek, które są z jakichś słoików, z konserwantami, z azotanami, przede wszystkim pomidory, które są skonserwowane i mają azotany w sobie, to po prostu są szkodliwe dla zdrowia. Także polecam Państwu hodowanie własnych warzyw, własnych owoców, jeżeli macie, możecie posadzić w ogrodzie jakieś czereśnie, śliwki, brzoskwinie i te owoce będą nadawały się do zjedzenia i wiecie Państwo co jecie. Jeżeli w innym przypadku, jeżeli Państwo kupujecie w supermarketach różnego rodzaju typu arbuzy, melony i takie inne owoce, to po prostu to będzie miało dużo chemii w sobie. Bo to jest, przede wszystkim tutaj w Hiszpanii się uprawia arbuzy niestety w plastiku, one są podlewane takim specjalnym płynem. Nie powiem na bazie czego ten płyn jest zrobiony, żeby Państwu się nie zgorszyli, ale po prostu jest to płyn taki zrobiony z ryb i powoduje, że arbuzy się robią szybko czerwone, są piękne i bardzo ładnie wyglądają, ale niestety smak ich jest niestety niezbyt ciekawy. One są takie jak w smaku jak ziemniak, one nie mają nawet żadnego cukru. Także przyjaciel przyjechał z Azerbejdżanu, poczęstował mnie arbuzem i po prostu ten arbuz już miał zupełnie inny smak, jak te arbuzy tutaj, które są w Hiszpanii. Dodam Państwu, że nasza firma na Teneryfie produkuje podkładki Aronit Superhuman, które są jakby harmonizują struktury wody. Kładąc dzbanek na takiej podkładce, czy kładąc szklankę, czy kubek, po prostu woda się w danym produkcie zharmonizuje, jest o wiele zdrowsza i tak to właśnie wygląda ta podkładka, ta duża. Mamy tą średnią podkładkę, która jest robiona teraz nową technologią z Energy Aron. To właśnie ona tak wygląda. Możecie Państwo ją zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Jest bardzo przydatna do kuchni, przede wszystkim do produktów spożywczych, do różnych. Można położyć na przykład talerz z zupą, można położyć kufel z piwem, szklankę, cokolwiek. Tutaj macie Państwo tą małą podkładkę, która jest do kieszeni, do portfela. Ona też harmonizuje struktury wody. Można położyć szklankę czy kubek na takiej właśnie podkładce. Jak również polecam Państwu promiennik Home Office, który jest na zabezpieczenie domu, właśnie on tak wygląda i tak mniej więcej wygląda odpowiednik Home Office, jest malutki i można go po prostu mieć w domu, na podłodze. Również chciałem zaproponować Państwu odpromiennik Personal, który jest osobisty, który jest do kieszeni, można go nosić w kieszeni, można go nosić w płaszczu, w skafandrze, w spodniach. On jest, odpromieniowuje nas, niszczy szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne, eliminuje promieniowanie od cieków wodnych, od żył, które są pod naszym domem, czy pod naszym biurem, czy pod naszą fabryką. Właśnie jest ten odpromiennik. Jak również odpromiennik Garden, który powoduje, że warzywa mają lepszy smak, owoce, to właśnie jest on odpromiennik Garden, jego też można nabyć pod linkiem na naszym YouTubie. Jest właśnie bardzo dobry odpromiennik, jest nowy, także polecam Państwu serdecznie. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia w następnym programie.